Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak wiecie, kochani, jestem muzykiem, gram na gitarze i śpiewam. Dzisiaj będzie nieco inny film niż te, które kieruję zazwyczaj do Was, gdzie pokazuję właśnie moje występy, różne piosenki. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam, jak pielęgnuję moje instrumenty, bo co jakiś czas trzeba wymienić w gitarze struny, co jakiś czas trzeba gitarę wyczyścić, no i poddać ją takiemu gruntownemu czyszczeniu. Wybrałem dzisiaj ten instrument z uwagi na to, że nie jest on pokryty lakierem. To jest gitara Taylor GS Mini, taka mniejsza gitara podróżna. I ta gitara nie jest pokryta lakierem, przez co będę mógł Wam pokazać, jak nakładam wosk na nią i tym podobne rzeczy. No dobrze, to zaczynamy. Może najpierw powiem, co tutaj na stole się znajduje, co będzie mi potrzebne do pielęgnacji tego instrumentu. Przede wszystkim przeróżne rodzaje szmatek z mikrofibry, takie bardzo delikatne szmatki, które przydadzą mi się do przeróżnych czynności. Następna rzecz to oczywiście struny, które założę. I zestaw preparatów do czyszczenia. Po kolei potem będę mówił, co to jest. To są te dwa preparaty, no, służą do polerowania gitary. Tej gitary akurat nie do końca zawsze używam do tej gitary tych preparatów. No, tak jak mówiłem, nie jest ona pokryta lakierem, więc ten lakier. No, to są preparaty do lakieru, po prostu typowe. Te dwie czerwone, brązowe buteleczki służą do czyszczenia podstrunnicy, czyli tego, co mamy pod strunami, całego gryfu i podstrunnicy. Ta zielona buteleczka to jest wosk do gitary. I tutaj ten ostatni preparat to jest to samo, co te dwie pierwsze buteleczki, tylko po prostu innej firmy, używam tego naprzemiennie. Te firmy nie płacą mi za to, że używam tego. I także nie jest to żadna reklama, ale są to dobre preparaty, ja ich używam od lat i się sprawdzają. Poza tym jeszcze mam preparat taki, to też chciałem tylko pokazać, bo nie będę tego używał, to jest tak zwany fast fret, czyli specjalne takie urządzenie do nacierania strun. Kiedy na gitarze troszkę pogramy, to wiadomo, one struny się brudzą i trzeba je wyczyścić. To jest taki specjalny preparat do czyszczenia strun. Co jeszcze mam na biurku? Pędzelek, zwykły pędzelek do usuwania kurzu z małych jakichś szczelin w gitarze. Następnie tu mam tak zwany, nie wiem jak to nazwać, no taka korbka do nakręcania strun na klucze. Następnie tu mam urządzenie, które jest takim elektronicznym stroikiem, praktycznie samo stroi. A tutaj mam tuner, czyli urządzenie, które będzie mi pokazywało, jak stroić gitarę. Potem oczywiście to wszystko zobaczycie. Zwyczajne cążki do cięcia strun, do przycinania strun. Waciki, zwykłe takie waciki do czyszczenia, do nakładania preparatów. Multitool, bo zawsze może się do czegoś przydać. No i jeszcze mam tutaj taką wkrętareczkę zwykłą z taką nakładką. Ta nakładka służy do właśnie nakręcania strun i dzięki tej wkrętareczce robi się to dużo, dużo szybciej i sprawniej. Pokażę, jak potem, jak to będę robił zarówno ręcznie, czyli tą korbką, jak i tą, która jest na wkrętarce. To chyba wszystkie rzeczy, które już mamy, więc zabieramy się do pracy. Przede wszystkim, kochani, gitarę należy bezpiecznie położyć. Dlatego ja pokładę zawsze jakiś koc, żeby ona miękko sobie leżała, żeby się nie porysowała od stołu czy od innego miejsca, na którym kładę gitarę. Poza tym specjalna taka podkładka pod gryf, pod główkę, żeby główka sobie wisiała. Tak to wygląda. Można kupić takie gotowe rzeczy, a ja mam to specjalnie przygotowane właśnie do tego celu. No i zaczynamy. Kochani, normalnie
kiedy zmieniam struny, a zmieniam struny, no zależy ile na której gitarze gram, ale zazwyczaj jest to gdzieś tak około, no co 2 tygodnie trzeba struny zmienić. W takiej gitarze, której się używa tak dość intensywnie. I to mówię przy strunach, których ja osobiście używam, czyli strun, które są powleczone pewną gumą, która stanowi ochronę dodatkową przed rdzewieniem, przed zabrudzeniem. Takie normalne struny, no to jakby się tak dużo grało codziennie, no to pewnie co tydzień by trzeba zmienić. Ja te struny, jeśli intensywnie gram na danym instrumencie, to rzeczywiście co 2-3 tygodnie zmieniam, tak żeby brzmienie było soczyste. Są gitarzyści, którzy oczywiście zmieniają struny co koncert, ale to się wiąże oczywiście z tym, że trzeba na te struny więcej pieniędzy wydać. Jeszcze jedna rzecz. Dobrze, to zabieramy się do czyszczenia gitary. Jeszcze jedna rzecz. Jak zmieniam struny, tylko zmieniam struny, bez czyszczenia podstrunnicy czy dokładnego czyszczenia pudła rezonansowego, no to zdejmuję struny po jednej strunie, czyli zdejmuję sobie na przykład strunę E i po czym zakładam nową strunę E. Powinno się unikać, moim zdaniem, takiej sytuacji, żeby zdejmować wszystkie struny z gitary. Gitara, no dzisiaj to zrobię wyjątkowo, no bo będę chciał wyczyścić tą podstrunnicę, więc ona będzie musiała to ścierpieć, ale gitara ogólnie cała pracuje. To drewno cały czas pracuje, w dodatku w gitarach akustycznych w środku przez cały gryf leci. Jest tam taki pręt metalowy, który należałoby, no, żeby jak najmniej się odkształcał i żeby jak najmniej to wszystko pracowało. No dzisiaj wyjątkowo oczywiście te wszystkie struny będę zdejmować. Oprócz jednej, ale to powiem dlaczego. No to zaczynamy. A, tu jeszcze powiem, co to jest tutaj. To malutkie, to jest takie sprytne, nie wiem jak to nazwać, sprytna taka gumka specjalna zakładana. Można sobie w nią wpiąć kostki, kiedy się gra. Ja ogólnie jestem przeciwnikiem naklejania na gitarę przeróżnych rzeczy, nalepek, nie nalepek i również takich różnych uchwytów do kostek, więc to jest najbezpieczniejsze. Tu sobie wkładam kostkę, a kiedy potrzebuję, po prostu ją z tego wyjmuję. Polecam takie małe coś, a cieszy. Więc ja to w pierwszej kolejności oczywiście wyjmuję i odkręcamy struny. Może zrobię to tą wkrętareczką. Zaczniemy od struny E. Tak. Tu sobie podważam, żeby jak najmniej się tym bawić. Tylko od razu sobie ustawiam klucz tak, żeby potem bez problemu przełożyć strunę. No i takimi cążkami delikatnie usuwam, wyjmuję kołek. Kołki sobie układam zawsze w jednej kolejności, tak żeby potem wiedzieć, który będzie od którego otworu. Struny. Ważna rzecz, kochani, struny to bardzo niebezpieczna rzecz, więc ja bardzo polecam, żeby strun zawsze zwinąć i bezpiecznie gdzieś odłożyć. Zwłaszcza jak ktoś ma dzieci, trzeba uważać, no jest to ostre, może to się, kochani, zrobić takie coś krzywdę. Także ja struny zawijam zawsze w takie coś i odkładam sobie na przykład w jednym miejscu, żeby potem to wszystko wyrzucić. Dobra, druga struna. Struna H. Oj, zmieniłem. Usuwamy strunę. Ona jest tu zahaczona. Potem zobaczycie, jakie będę zakładał struny. Oż to się tu zahaczyło, więc ją po prostu utniemy. Najlepiej oczywiście, kochani, struny zdejmować, tak jak ja to robię, bo widziałem kiedyś, jak ktoś obcinał struny po prostu pyk, 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 pyk.
Moim zdaniem nie byłoby to dobre dla całego instrumentu, który by po prostu dostał zbyt dużego szoku, jeśli chodzi o naciąg tych strun, bo jak nie wiem, czy wiecie, ale struny mają swój naciąg. Nie pamiętam, w gitarze jest to jakieś pewnie 50 kg. Dla porównania w fortepianie około 20 ton. No ale tam wiadomo, strun jest dużo więcej. I gdyby tak te struny wszystkie nagle uciąć, to gitara, budowa, konstrukcja gitary mogłaby doznać jakiegoś szoku. Ok, wyjmujemy strunę G. Odkładamy sobie kołeczki, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie który jest jaki. Zwijamy sobie strunę. Bezpiecznie, dobrze, struna. No może teraz pokażę, jak to robię na przykład tym ręcznym. Zobaczcie, dużo wolniej będzie to szło. Ale można to oczywiście ręcznie zrobić. Sobie strunę wyjmujemy delikatnie, te kołeczki wyjmujcie, żeby ich po prostu tą kombineryczkami nie uciąć. A właśnie tu jeszcze mógłbym pokazać akurat ta korbka ręczna, którą mam. Za chwileczkę pokażę. Ona ma tak naprawdę jest trzyfunkcyjna. Czyli możemy odkręcić na przykład strunę. Możemy ją odkręcić. Zobaczcie, rękoma to w ogóle idzie bardzo wolno. Dobra. Teraz sobie to odegnę, żeby ją odplątać. Świetnie. I teraz o, kolejny jakby funkcja w tej korbce to jest na przykład, tu są takie obcęgi, którymi można strunę przyciąć. Nie wiem, czy to działa, ja tego rzadko używam. Działa idealnie. Zobaczcie, przecięte strunę. A tutaj jest jeszcze takie wcięcie, które pomaga wyciągnąć kołki. O, udało się. Też rzadko tego używam, już jestem przyzwyczajony po prostu do tego, że do tego używam zwykłych takich cążek. Cążek, nie wiem, jak się mówi, obcęgów, małych cążek. No cążek, dobrze mówię. Dobrze, bezpieczna struna zawinięta. Jeszcze ją zawiniemy. Ok. I teraz nie będę zdejmował ostatniej struny, tylko ją poluzuję, ponieważ nie chciałbym, żeby ten mostek, ten ruchomy element mi wyleciał. Pod nim jest układ piezo, który odpowiada za to, za dźwięk, kiedy gitara jest podłączona do wzmacniacza. Nie chciałbym tego ruszyć w żaden sposób, żeby nie zniszczyć jakby tego efektu, który jest wymagany przy podłączeniu do wzmacniacza. Dlatego strunę tylko poluźnię i opuszczę ją tutaj na dół, tak żeby ona na podstrunnicy nie leżała, a potem jak już będę zakładał wszystkie struny, to na końcu ją zdejmę, jak już założę pozostałe i wymienię tą strunę. No dobrze, i teraz nie wiem, czy to dobrze widać, ale jak widzicie, ta podstrunnica jest dość zabrudzona. Widać na każdym progu takie miejsce, gdzie moje palce podczas grania dotykają, a reszta jest brudna. No i co używamy do tego? Użyjemy do tego przede wszystkim jeszcze sobie weźmy pędzelek i odkuszmy wszystkie zakamarki, gdzie kurz się mógł dostać, czyli tutaj przy kluczach najwięcej, bo to jest takie miejsce, którego nie przetrzemy szmatką, więc całą podstrunicę też możemy sobie przetrzeć. Tutaj przy mostku to wszystko ogarniamy. Tak. I zaczynamy od spryskania całej podstrunicy tym płynem, który się nazywa Cleaner Air Prep,
czyli preparation. No, spryskuję całą podstrunnicę. Nie można tego za dużo użyć, ale leciutko szmatką to rozprowadzam. I dajmy chwilę, żeby ten preparat zaczął działać na ten brud. Jeszcze może nie będę żałował, bo to jest film pokazowy, więc nie będziemy żałować środków. Oczywiście. I no zazwyczaj ja czekam, jakieś zostawiam takie coś na jakieś 5 minut, ale tu żeby nie marnować czasu, to ja powolutku zacznę te progi już sobie ściereczką przecierać. Powoli każdy próg dokładnie, żeby usunąć zabrudzenia. Przy progach staram się to zrobić najdokładniej, bo tam jak się zgromadzi brud, to trudno go będzie wyjąć. No, jak widać, szmatka robi się brudna, czyli trochę tego brudu było na podstrunnicy. Zmienię trochę miejsce, żeby już czystym wycierać. Czek. Jest to dość taka praca mozolna. Ja nie do końca lubię robić takie rzeczy przy instrumentach, ale trzeba. No, trzeba dbać, tak jak o wszystko, czego się na co dzień używa. Jak widzicie, dzięki temu preparatowi brud schodzi bardzo ładnie. Już nie widać. Nie wiem, czy to widać dobrze na ekranie, ale zapewniam, że jest dużo czyściej. Został, czy to jest tutaj jakiś paproch, który się mocno wżarł. Trzeba to usunąć, żeby było idealnie. Tu też jest jakiś paproszek na pewnie. Dobra, tu sobie jeszcze te ostatnie progi raz sprysnę, bo zdążyło to już przeschnąć. Oczywiście różni gitarzyści, różni ludzie mają różne sposoby na czyszczenie instrumentów, na pielęgnację. No ja tutaj pokazuję oczywiście mój subiektywny sposób, tak jak to robię na co dzień. No i gryf mamy
faktycznie wyczyszczony, znaczy pod strunnicę, bo to musicie wiedzieć, że gryf to jest ten cały element jakby doczepiony do gitary, tak można powiedzieć najprościej, a pod strunnicę to jest tylko ten plaster, tu może pokażę, ten plaster drewna naklejony na cały gryf, to jest ta podstrunnica. Mamy czasami jeszcze mostek, czyli ten drewniany element też przeczyszczam, bo tutaj kiedy ręka się opiera, też zostawia trochę brudu. Najlepiej to jest, jak są te kołki wyjęte, to najlepiej wtedy przeczyścić. To jeszcze do tego, jeśli będę pamiętał, to oczywiście do tego wrócimy. Dobrze, to mamy ten pierwszą czynność ze sobą. I teraz bierzemy drugą buteleczkę, czyli taki deep conditioner, czyli jakby to powiedzieć, no coś, co nada, jakby utrwali działanie tamtego preparatu i powłoką taką ochronną pokryje całą podstrunnicę, wszystkie progi. On ma taki specjalny guziczek tutaj, można tak sobie tylko nacisnąć. Ja na każdym progu robię taką kropeczkę i zaraz to postaram się, o, troszkę możemy rozsmarować na tych większych progach, tam nie będzie potrzeby. I zaraz ściereczką jeszcze raz to sobie, o, może tak zrobimy. Dobra, i teraz bierzemy sobie ściereczkę, na przykład taką, i tą ściereczką wcieramy już nie tak mocno, wcieramy to w podstrunnicę, tak żeby nam się ten efekt potem jak najszybciej, najdłużej zachował. Dobrze, podstrunnicę mamy już czystą. Teraz poczekamy jeszcze chwilkę, aż to się wszystko ładnie wchłonie i będziemy mogli zająć się pudłem rezonansowym. Dobrze jest, wszystko dobrze, tak obserwuję. O, widzę, że progi lekkie są, wymagają przeszlifowania, ale no po prostu jak się gra, to struna naciskając na progi, czyli na te metalowe poprzeczki, no lekko robi w nich takie małe wrąbki, wgniata. Nie wiem, czy uda mi się tu coś przybliżyć. Nie będzie tego widać. Nie będzie tego widać. Ale są takie małe wgniecenia, no i z takimi rzeczami, no to najlepiej się udać do lutnika, czyli profesjonalisty, który na co dzień zajmuje się naprawą instrumentów, budową instrumentów i wszystkim, co związane jest z instrumentami. Też mam jednego takiego człowieka zaufanego, do którego ze wszystkimi gitarami jeżdżę, jeśli są jakieś problemy, jeśli trzeba coś bardziej wyregulować. I warto mieć takiego człowieka zaufanego, gdzie się wierzy, że on nie zepsuje instrumentu, a zrobi z niego cudownie grający instrument. No i te progi, jak widzę, tu są do przeszlifowania, ale może jeszcze troszkę czasu pograją. No dobrze, czyli mamy podstrunnicę już wyczyszczoną. Zajmiemy się teraz pudłem rezonansowym. Pudło rezonansowe, tak jak mówiłem na początku, to nie jest lakierowane, to jest surowe drewno, no może jest coś na tym położone, coś, czego ja nie umiem nazwać, ale inne instrumenty, które mam, są lakierowane. No i wtedy nie używam żadnego wosku ani tym podobnych rzeczy, bo do lakieru, no to można go rzeczywiście tylko wypolerować sobie i to też właśnie lutnik mi jedną z moich gitar tak kiedyś polerował, żeby błyszczała. Zajmiemy się w takim razie nakładaniem tego wosku. Wosk trzeba dobrze wstrząsnąć. To jest specjalny wosk do gitar. W ogóle jest właśnie te wszystkie preparaty, które widzicie. To są typowe do gitar, nie kombinuję żadnych rzeczy, które są
przeznaczone, nie wiem, do renowacji mebli na przykład. No tak, tak to się nie bawią. No i nakładamy powolutku wosk. Wosk możemy troszkę takimi kropelkami czy paseczkami sobie rozłożyć na pudle. Tak, żeby go wszędzie on potem doszedł. I ściereczką, zrobię tu z drugiej strony tą ściereczkę. Ściereczki tak idą wszystkie potem do prania, bo to musi być zawsze czyste. Rozprowadzam równomiernie wosk na całym pudle. O, jak on pięknie pachnie, to byście musieli wiedzieć, jak on pięknie pachnie. Wszędzie. Ważne jest, żeby ten wosk postarać, bo on musi teraz troszkę na tej gitarze pobyć. Ale ważne, żebyśmy go usunęli, jego nadmiar. Gdzieś tutaj właśnie przy mostku. Bo jak on zaschnie, to zostawi takie białe, brzydkie ślady i wtedy trudniej będzie je usunąć, więc lepiej zawczasu przetrzeć. To samo potem oczywiście robię na tyle gitary i na bokach gitary. Tak, czyli mamy już tak tu na sobie go rozsmarujemy. Jeszcze możemy go sobie ładnie tak, żeby ten wosk się wchłonął. Należałoby dać mu teraz jakieś, nie wiem, 10 minut. Więc tak też może zrobimy, że damy mu 10 minut, żeby odpoczął. Wyrzucam śmieci na jedno miejsce. Dobrze, no to oj, tu jeszcze usuniemy z podstronnicy. To zostawmy gitarę na 10 minut. Ja idę się czegoś napić i za chwileczkę do Was wracam. No, minęło już dobre 10 minut. Jak widzicie, wosk stał się taki już mniej leisty, bardziej twardy, nawet na ściereczce to widać. No i trzeba to teraz wypolerować. A wypolerujemy to kolejną czystą szmateczką. Równomiernymi ruchami ten wosk polerujemy. Żeby nie zostały, trzeba się starać, żeby nie zostały żadne mazy. Żeby była czysta znowu szmatka. Ważne, żeby używać szmatek takich właśnie, no nie wiem jak to, no taka mikrofibra, czy jak to nazwać, bardzo delikatnej, żeby jak najmniej, żeby nie porysować instrumentu, po prostu jakieś grubsze szmatki, ściereczki czy gąbeczki raczej w tym się nie przydadzą. Mamy wszystko czyste. Tu jeszcze ten nadmiar sobie usunę, co widzę na podstrunnicy, co zostało. No i tak tę samą czynność. Normalnie bym zrobił jeszcze na tyle gitary. Oż, tu mi pociekł ten wosk, zobaczcie. O, to trzeba go od razu usunąć.
I tutaj natrzymy sobie od razu. Troszkę to da. Ściereczką. Oczywiście bym nałożył normalnie wosk na tył gitary, na gryf. Tak, żeby wszędzie była piękna, wypolerowana. Dobrze, kochani. No to teraz już raczej mamy pielęgnacyjne sprawy zakończone. Czas zabrać się za zakładanie strun. Tak jak mówiłem, ja używam strun, które są powleczone pewną taką gumową owijką. Może jak mi się uda, on pokaże wam, tylko na której to najczęściej strunie widać. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Z tych mógłbym to wcześniej pokazać. Aż teraz nie dojdę. Zazwyczaj na strunach D i G widać, jak się ta owijka... O, tu będzie widać. Tu będzie widać. Nie wiem. Teraz postaram się zbliżyć tutaj. Złapać ostrość. Nie wiem, czy teraz na kamerze będzie to widać. Ona tak się siepie od kostki, od paznokci, od grania. I ja właśnie takich strun używam. Twardość strun. Ja akurat głównie używam strun do gitar akustycznych 13, czyli to jest takie określenie jakby grubości najcieńszej struny. Tu mam komplet właśnie 13. Do gitar elektrycznych używam 10. Do jednej z gitar używam 12. No to oczywiście są indywidualne jakby sprawy każdego gitarzysty, jak mu się wygodniej gra. Ja też nigdy nie polecam, na jakich strunach kto ma grać, bo to trzeba troszkę kompletów kupić, troszkę przetestować i zobaczyć, co będzie najbardziej odpowiadało. Zaczynamy od struny E. Wyjmujemy ją z woreczka. O, i na przykład tutaj w tym momencie te wszystkie stare struny, które wcześniej zdejmowałem, możemy dla bezpieczeństwa wrzucić do tego woreczka. I one już bezpiecznie będą. O, właśnie się ukułem, bo jedna wyszła. To trudno, będzie. Zaraz się krew poleje. Odwijamy strunę. I tutaj będzie ważne, żebyście zobaczyli, jak ja te struny zakładam. Oczywiście są różne sposoby zakładania strun. Ja mam swój ulubiony, który mi daje to, że strój potem trzymany jest dobrze. No i teraz zaczynamy od tego, że bierzemy sobie strunę w taki sposób, żeby tą kuleczkę włożyć do otworu. Najlepiej tak, w ten sposób, i przygniatamy kołkiem. Ważne jest, żeby nie, że wkładamy strunę głęboko i korek wkładamy, tylko ja przynajmniej tak robię, że widzę tą kulkę cały czas tu w otworku i wtedy dociskam tym kołkiem. Kołek ma prawo się troszkę wysunąć, kiedy strunę będziemy naciągać, więc warto to kontrolować, żeby nam gdzieś nie strzelił, nie wiem, w pomieszczeniu, bo potem będzie trudno go znaleźć. I teraz, jak zakładamy strunę? Przekładamy sobie przez otwór w kołku. Naciągamy strunę tyle, ile się da, tak ręką. Trzymam palcami przy następnym kołku i o tyle cofam strunę. Cofam strunę, po czym zawijam ją do środka główki, podkładam pod struną, z tej strony zawijam i robię taki myczek. I w tym momencie robi mi się tu pewna taka blokada tej struny, żeby ona się potem nie odwinęła. Weźmiemy sobie i wtedy nakręcamy tak, żeby nakręcamy
zachęcamy, żeby te owijki układały się w dół na tym kołku. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja sobie przybliżymy tutaj główkę. O, i one się nakładają na dół. Ja tu spróbuję kamerę zrobić tak, żeby było jeszcze lepiej widoczne. Dlaczego tak naciągnąłem do następnego kołka? Bo to jest taka wystarczająca odległość, no wtedy dobrze wiadomo, ile tych zwojów się tutaj zrobi. Akurat przy strunie E zrobiły mi się trzy zwoje i to tak powinno raczej być. Około trzech zwoi, dwóch zwojów, czterech, ale nie więcej. To nie może być tak, że całą strunę zakładamy od początku i ona cała musi się tu zawinać. Musicie wiedzieć, że struna cały czas pracuje. Potem się już dobrze ułoży i wtedy nie będzie się gitara tak rozstrajać jak na początku. Więc im mniej tych zwojów, tym łatwiej będzie nam utrzymać strój gitary. I przez sposób taki, jak ja zakładałem, to uzyskujemy to, że ona jest zaciśnięta w pewnym momencie, więc ona się nie przesunie w drugą stronę do środka. Teraz bierzemy ten nadmiar struny od razu, żeby sobie oczywiście kwestie bezpieczeństwa. Dowijamy troszeczkę w tym samym kierunku i obcęgami usuwamy nadmiar. Nie wiem, ja zostawiam zazwyczaj około pół centymetra, tak żeby tutaj pół centymetra było i doginam sobie tę strunę do kołka. Nadmiar struny oczywiście zawijamy i wrzucamy sobie do śmieci. Kolejna struna. A, możemy oczywiście nastroić od razu strunę. Do tego używamy przeróżnych tunerów. Ja Wam pokażę. No tutaj mam akurat taki tuner, który przypinamy do główki. Który sobie przypinamy do główki i on nam będzie pokazywał dźwięk, który musimy uzyskać. Ja najczęściej, jak zakładam strunę, po prostu mam przy sobie drugi instrument, który jest nastrojony i sobie podaję z niego dźwięk i naciągam strunę do odpowiedniej wysokości. Czasami nawet może być to troszkę wyżej, bo i tak struna za chwileczkę nam ten strój troszkę siądzie. Pamiętajcie, sprawdzajcie ten kołek, czy on się nie wysuwa, nie wystrzeli, czy struna go nie wyciąga samoczynnie. A pokażę od razu to urządzenie, które mam tutaj, to elektroniczne. To jest takie coś, gdzie mam na przykład ustawione przeróżne stroje różnych moich gitar i to polega na tym, że tu teraz ją rozstroję i zobaczcie, jak to będzie działać. Przykładam i maszynka sama nakręca do odpowiedniej wysokości dźwięk i nastrojony. To używam tego sporadycznie. Też to ma taką możliwość jakby nakręcania strun, czyli zastąpiłoby mi tę korbkę lub tą korbkę, którą mam założoną na wkrętarkę, ale niestety silniczek jest troszkę za słaby i nie jest to efektowne i długo to trwa. Teraz, kochani, przy założeniu każdej struny delikatnie biorę w dwóch miejscach strunę i ją leciutko podciągam, żeby ona się naciągnęła. Tak? O, już dźwięk spadł, więc znowu musimy ją dostroić. Dobrze, bierzemy kolejną strunę, strunę H. Odkręcamy. Bierzemy kołek. Tak jak wcześniej, wkładam delikatnie i kołkiem dobijam tą strunę do środka. Zwróćcie uwagę, że ten kołek ma taki rowek. W niego właśnie musi struna się zmieścić. Mamy. Przekładam przez otworek w kluczu, w tym kołku. Naciągam do następnego klucza. Przesuwam do tyłu. Tu mam ten nadmiar struny, który się zawinie. I tak jak wtedy, do środka główki, pod struną,
Robię taki. Tak. Oj, 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 uciekła mi. I zawijam taką pętelkę. I teraz jestem gotowy, żeby strunę nakręcić. Uważajcie, jak nakręcacie strunę, żeby nie za mocno ją nakręcić, żeby wam nie po prostu nie pękła. No i naciągamy w kierunku, tak jak była nawijana, cążki. Pół centymetra zostawiamy. Ten nadmiar sobie możemy też szyby równo poprzecinać. I do śmieci. I do śmieci. No i zakładamy sobie na przykład ten tuner. I stroimy. No jak widzicie, struna jest nastrojona. Oczywiście ją trochę podciągamy. I dostrajamy. Od razu możemy sobie skorygować poprzednią strunę. OK. No i bierzemy się na za następną. Strona G. Kołek. I tak samo wkładamy. Widzicie, włożyłem i wyciągnąłem tą strunę ręcznie, żeby ona idealnie mi tam ten kołek ją trzymał. Przekładamy przez otworek. No i teraz oczywiście nie mamy następnego kołka, ale no plus minus tyle, te 2, może 3 cm do końca główki, tyle robię zapasu, wciągam. I to samo, do środka główki, pod struną, przytrzymuję sobie tutaj ręką i nakręcam, oj, nie w tę stronę, nie w tę stronę. Nadmiar usuniemy. Do śmieci. I stroimy sobie strunę. Przytrzymujemy kołeczek, sprawdzamy. No trochę za wysoko podciągnąłem, ale naciągnę strunę, trochę spadnie i dostroimy sobie teraz. Od razu podciągamy te pierwsze struny, które założyłem. Jak słyszycie, struna bardzo brzęczy o progi, a to dlatego, że miałem zdjęte wszystkie struny, więc gitara od razu się odkształciła. No i teraz ona musi nabrać znowu swojego naciągu, jak założę wszystkie struny. Dobra, zabieram się za strunę D. Kołeczek od struny D. I tak samo wkładamy. Mocno wyciągamy strunę, żeby nam nie wyciągnęła się. Dobrze, nie wyskoczyła.
wystawiamy zapas i teraz w drugą stronę, zawsze do środka główki, czyli teraz w tą stronę naciągamy, owijamy w ten sposób i ciach, i nakręcamy wkrętareczką. No nie, widzicie teraz te zwoje. Oj, nie, muszę teraz troszkę odkręcić, bo nie wskoczyła w to miejsce, co powinna. No widzicie, i tutaj akurat zostały dwa zwoje. Nadmiar usuniemy. Podciągamy strunę, korygując kołek, żeby ona się jak najlepiej naciągnęła. O, spadła. No i po kolei tamte od dołu, dla poprawienia. Ok, została nam struna A i E. Tak, i no i do następnego kołka i znowu do środka główki, pod spodem i zawijas na kołku i nakręcamy. Usuniemy. Tyk, tyk, tyk. Tu doginamy sobie te nadmiary w dół, żeby przypadkiem się kiedyś nie skaleczyć tą struną. Nam pokażę. Dobra, naciągamy sobie tą strunkę. No i jeszcze raz po kolei wszystkie z dołu. No, struny cały czas im opada jakby dźwięk, ale to wynika z dwóch rzeczy, że one się cały czas układają, no i dokładam kolejne struny, więc zmienia się naciąg całego gryfu. Dobrze, teraz ściągniemy tą strunę E, która od początku nam towarzyszyła. Ostatnia struna. Struna E, tylko gdzie kołek? O, tu właśnie. Tu użyłem kołek i wkładamy. No, jako że struna E jest najgrubsza, więc ona najbardziej się na tym kołku tu zawinie, więc możemy nawet lekko zrobić
zostawić lekko mniejszy zapas niż do tego następnego kołka. Ale oj, tu coś mi tu. Ale. O, na przykład tyle. Tyle starczy, bo ona po prostu. No i oczywiście do środka główki zawijamy. Tu musimy mocno przytrzymać. Dwie ręce i. I nakręcamy. Nadmiar od razu usuńmy. Ciach. Tu troszkę w dół. W dół. Dobra. Troszkę się wysunął. Tak naciągam. Uważajcie, jak naciągacie te struny, żeby ich nie zerwać oczywiście. Musi być wszystko z dużym wyczuciem. Dobra, nastrójmy sobie ją. Wszystko. Tak, sprawdźmy. Jeszcze ona tak nie stroi dokładnie idealnie, bo ona cały czas teraz ta gitara pracuje. Widzieliście, no zdjąłem wszystkie struny, cały naciąg był luźniejszy, więc gitara się, można tak powiedzieć, zgięła trochę w dół, w ten sposób się zgięła, a teraz ona się znowu naciąga do prawidłowego nastrojenia. Tak, tak. Dobra, mamy czyste nowe struny. Tu możemy użyć sobie tego. Przynajmniej ja sobie mogę tutaj użyć tego urządzenia do strojenia. Zobaczycie, jak to idealnie dostrajało jak maszyna. Ja to akurat mam zrobione pod tą akurat gitarę z uwzględnieniem wszystkich centyli w strojeniu. Ona sobie. Ostatnia struna. Może coś zwiesiło, ale albo po prostu idealnie stroi. Także. O, gitara. Jest nastrojona. No i kochani, na tym chyba możemy już kończyć jakby tą całą moją opowieść o tym, jak ja dbam o moje instrumenty, jak je pielęgnuję. Ważne jest po takiej zmianie strun, jeszcze tylko powiem, żeby po prostu teraz sobie usiąść i dobre 20 minut, pół godziny na niej
dobrze pograć, dostrajając ją, i wtedy, jeśli oczywiście mamy taki instrument, gdzie dobrze trzymają klucze i są prawidłowo założone struny, żeby struny się ułożyły, żeby ona idealnie stroiła i się nie rozstrajała, no tak jak to zazwyczaj jest po założeniu nowych strun. Także bardzo dziękuję, przepraszam, że tak długo to trwało, no ale tyle to trwa, więc czasami trzeba na gitarę tyle czasu poświęcić. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i przyda Wam się wiedza, którą ja mam i którą starałem się Wam jakoś tutaj pokazać i zaprezentować. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia gdzieś na koncertach. Pozdrawiam.